Kowal bez skrzydł, albo też kowal dwuplamyk, to owad, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Uważne oko na pewno dojrzy go podczas spacerów lub też w przydomowym ogrodzie, jak ten korzysta z promieni słońca, wygrzewając się na murkach czy ścianach naszych zabudowań. Kowal bez skrzydł to owad o długości około 1,5 cm z gatunku pluskwiaków. Inna jego dość sympatyczna i potoczna nazwa to tramwajarz, która wzięła się stąd, że osobniki obojgu płci w okresie godowym podczas kopulacji łączą się odwłokami, przez co wyglądają jak dwa złączone ze sobą wagoniki tramwaju. Owad ten jest zupełnie niegroźny dla człowieka. Jego dość powszechne występowanie również na naszych podwórkach nie powinno niepokoić. Szczególnie upodobał sobie lipy i robinię akacjową, w których pobliżu bardzo chętnie bytuje, żywiąc się sokiem z nasion tych drzew. Niewątpliwie jednak duże wrażenie robi widok kilkudziesięciu lub nawet kilkuset osobników stłoczonych obok siebie na pniu drzewa lub ogrzewanej słońcem ścianie domu. Jest to nic innego jak strategia, która pozwala kowalowi przetrwać w nieprzyjaznym dla niego środowisku i unikać na przykład ataku ptaków. Funkcję odstraszania napastnika pełni również specyficzny zapach, jaki wydziela on w momencie zagrożenia. Woń ta jest zazwyczaj dla człowieka niewyczuwalna. Nie należy go również uważać za szkodnika. Przeciwnie, jest owadem pożytecznym, który ma do spełnienia ważne zadanie. Wspomaga bowiem oczyszczanie środowiska z martwych resztek roślinnych i zwierzęcych. Śmiało można więc powiedzieć, że kowale bez skrzydła to służby porządkowe, które podobnie jak ich ludzcy odpowiednicy w jaskrawych kamizelkach dbają o czystość naszej okolicy. Następnym razem, kiedy spotkacie na swojej drodze kowala bezskrzydłego, uśmiechnijcie się, pamiętając to, o czym wam opowiedzieliśmy, i pozwólcie mu robić to, do czego stworzyła go natura – sprzątać.